Witajcie, z tej strony Kantal Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Machinarium. Jest to gra przygodowa typu point and click od studia Amanita Design. Wielokrotnie nagradzana i przepiękna. Dla wszystkich jest to klasyka gatunku. Mam nadzieję, że wy już wcześniej graliście w tą grę, ale w woli przypomnienia pokażę wam dzisiaj ją w swoim materiale. I oto jesteśmy na wysypisku. Nasz mały bohater, robot, został tutaj wrzucony, ponieważ wyrzucili go z miasta Machinarium. Zacznijmy rozgrywkę. Muszę go połączyć z korpusem. Hop, głowa na swoje miejsce. I teraz pora na wejście w interakcję z otoczeniem. Muszę dać miśka temu szczurkowi, który tutaj co chwilę idzie w lewą stronę i chowa się za jakimiś przedmiotami. I dzięki temu on przyniesie mi tutaj nóżkę mojego małego przyjaciela. Pięknie. Zatem widzę już tutaj elementy, które mógłbym ze sobą połączyć. Jest to magnes. Połykamy. Ekwipunek u góry oczywiście. System podpowiedzi, ale jest mi on niepotrzebny zupełnie. No i łączymy sobie oczywiście tutaj linę z magnesem. Połykamy znowu. I pora zakrzywić ten przedmiot. I mój mały robot przeskoczy w prawą stronę po drodze, zbierając z wody swoją zagubioną rączkę. I cudowny rzut. Pora na przemieszczenie się w prawą stronę. Opuszczenie liny. I komu w drogę, temu na prawą stronę. Do Machinarium. Jak zdążyliście już zauważyć, mamy tutaj w grze przepiękne ręcznie rysowane grafiki. Zapiera to dech w piersiach i przyznam szczerze, że wiele osób naprawdę tylko dlatego zagrało w tą grę, ponieważ chciało się na własnej skórze przekonać, jak ona pięknie wygląda. Nie bez powodu zyskała ona bardzo, bardzo wiele nagród na przeróżnych konkursach. I mamy tutaj pierwszych chłopaków z Black Cup Brotherhood. Są to policjanci, którzy bronią wejścia do Machinarium. Jak widzicie, ten policjant może przejść swobodnie, ponieważ ma na głowie niebieski kapelusz z lampką i ona tak świeci cały czas. Zatem ja muszę się trochę upodobnić do niego i dzięki temu dostać się tam na prawą stronę. Moim głównym zadaniem w Machinarium jest odzyskać moją przyjaciółkę, uratować ją. No i po drodze jeszcze będę musiał wykonać serię bardzo przyjemnych zagadek logicznych. Myślę, że gra oferuje nam jakieś 10 godzin dobrej rozgrywki, ponieważ ten system podpowiedzi jest na tyle dobry, że w miarę możemy to gładko przejść. Musimy teraz udać się na górę. Zabiorę sobie ten element drabinki. I pięknie. Zatem, jak już się domyślacie, będę chciał wyciągnąć tą żarówkę, która jest tutaj u góry, i połączę ją z tym pomalowanym na niebiesko znakiem. Pięknie, trochę do góry. I wykręcamy. Mam zatem żarówkę i czapeczkę. I udało się. Jestem podobny do policjanta. Teraz śmiesznym krokiem mój mały bohater może podążać do tej budki strażniczej. Pora pogadać. O! Jak już widzicie tutaj, w grze nie mamy jakichś dialogów, są one przedstawione w formie zabawnych historii w dymkach. I teraz uwaga, po kładce musimy sobie swobodnie przejść, ale czy mój bohater przejdzie, czy uda mu się to? Karkołomne zadanie. Tutaj mamy plamę oleju i niestety spadł na dół. Zatem mamy przed sobą kolejną zagadkę logiczną. Zauważcie, jaka tutaj jest bardzo przyjemna muzyka.
Towarzyszy nam ona przez całą grę. Soundtrack z Machinarium jest naprawdę świetny. Ja już wiem, jak tutaj rozwiązać tą zagadkę, dlatego też przesunę sobie te elementy. I chodziło o to, żebym tą rurę, która tutaj jest u góry, umieścił w takim miejscu, aby można było się po niej wspiąć i dzięki temu dostać ten przedmiot. A co robi ten przedmiot? Zobaczcie, mam tutaj kolejkę z węglem, która przejeżdża sobie w prawą stronę. Mój bohater musi dostać się poprzez tą kolejkę na prawą stronę, ale może to tylko zrobić, gdy ta kolejka, gdy wagonik przejeżdża sobie i wtedy otwiera się to miejsce. Zatem musimy zdjąć kółka od wagoników i dzięki temu dostać się tam w prawą stronę przez te drzwi. Tutaj jeszcze potrzebuję, żeby ten element połączyć, abym mógł sobie pociągnąć za dźwignię z samego dołu. I pora ustawić przedmiot, który pomoże mi wykoleić ten wagonik. Mamy tutaj dwa miejsca, jedno i drugie obok. Problem polega na tym, że wielokrotnie wszyscy dają je w lewe miejsce, z lewej strony, a powinno się dać z prawej strony. Dzięki temu można w bardzo łatwy sposób wykoleić ten wagonik. Zatem poruszamy tutaj i wyciągamy ten przedmiot. Pięknie. Pora odkręcić kółeczka. Wskakujemy. I hopsa. Kolejna plansza zaliczona. Tutaj będziemy mieli kolejnego przeciwnika, kolejnego członka Black Cap Brotherhood. Zobaczcie, co on będzie robił. Nikt nie widzi i podczas gdy on... Gdy nikt nie widzi, on zajada węgiel. Nasz bohater wspomina sobie, co ten grubas zrobił mu wcześniej. Zobaczcie. Zniszczył mu budowlę z piasku i śmiejąc się odszedł. Zatem jest bardzo, bardzo chamski. Wciągnie się z powrotem po tej linie i my będziemy musieli się stąd wydostać. Tutaj czeka już mnie trochę bardziej skomplikowana zagadka, ponieważ mam tutaj taki element. Zobaczmy, jak tutaj to się ustawiało. Chyba tak. Do góry, nie. Tak, tak i tak. I zobaczmy. Pytanie, czy mój bohater zostanie przez to zabrany do góry? Hopsa. I tak, co teraz? Obrócimy się. A, niestety źle. Ponieważ ja muszę wyskoczyć sobie tutaj. Zabiorę jeszcze ten kluczyk ze sobą. Będę mógł otworzyć tam u góry. I zmienimy jeszcze raz. Zatem tak, tak i tak. I niepotrzebnie jeszcze przeszedłem sobie w takim powiększonym stanie. No ale dobra, jak on już idzie. O, teraz trochę zwolnił i mogłem się zamienić znowu z powrotem. Ach, ale kto naciśnie za mnie? Boże. Ale się zagapiłem. Jeszcze raz, pora nacisnąć tutaj przycisk. Skakujemy sobie do wózka i pięknie, czekam tylko na ten wyciągnik. I co się stało? Coś mi nie wyszło. Spróbujmy jeszcze raz, do 3 razy sztuka. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Chyba coś zepsułem, ponieważ powinno być tak, że to wszystko się okręci. Zobaczmy jeszcze raz. Może tym razem uda mi się tutaj wskoczyć na tą platformę. O, pięknie. Użyję sobie tego klucza. I mam otwarte. Czy ta kombinacja będzie dobra?
Muszę dostać się teraz tutaj. Nowy wózek został przywrócony na to miejsce, zatem zobaczmy, czy to mi się uda. Jeszcze raz w tę stronę. Węgiel zostaje zabrany. Niestety coś tutaj się popsuło. Będę musiał zrobić zatem tak, że ten węgiel zostanie znowu zabrany, przerzucony tam na prawą stronę. Byłoby cudownie. Ale niestety ta dźwignia nie jest w stanie mi pomóc. Coś zepsułem. Spróbujmy zatem przejść sobie na lewą stronę. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się te węgle wyciągnąć z tego wózeczka, ponieważ mój bohater teraz nie może tam wskoczyć. Pytanie, jak to zrobić? Niestety nie da się chyba. O, pięknie. I spróbujemy jeszcze raz. Pytanie, czy ta dźwignia zabierze węgiel, który znajduje się na dole? Udało się, świetnie. Zatem pora zrobić to jeszcze raz. Teraz tylko zlikwiduję sobie to połączenie. I pięknie. Pora, abym wydostał się z tego pomieszczenia. Pytanie tylko, dlaczego mój bohater nie został zabrany? Pewnie muszę zrobić tak. Skakujemy szybciutko i mam nadzieję, że teraz uda się. Kolejny raz nic z tego. Moi drodzy, naprawdę, zagadki w Machinarium są bardzo ciężkie. I tym razem mi się to nie udaje. Spróbujmy to zawiązać. Pytanie, czy tym razem wszystko pójdzie dobrze. Hopsa, do wózka. O! Genialnie, udało się, naprawdę świetnie. Tutaj mamy Grubasa i jego kolegę. Za pomocą węgla chcą stworzyć bombę, która wysadzi cały świat Machinarium. Będzie ona w późniejszym czasie gry jako zagadka, którą musimy rozwiązać. Ponieważ będzie ona bardzo trudna, stanowi ona nie lada wyzwanie na finał całej rozgrywki. Tak, moi drodzy, wygląda rozgrywka w grze Machinarium. Za chwilę mój mały robot zostanie wrzucony do więzienia, a w tym czasie jeszcze przypomina mu się historia, przez którą przeszedł przez tych dwóch typków.
Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. To była bardzo miła okazja, żeby przypomnieć sobie tą wspaniałą grę, którą jest Machinarium. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć!